Przechodzimy do naszego dzisiejszego spotkania i do tytułu naszego wykładu, a więc podziwiane firmy świata. Na dzisiejszym wykładzie będę chciał wam troszeczkę opowiedzieć na temat właśnie takich podziwianych firm świata. Wybrałem akurat cztery firmy, które mam nadzieję, że znacie. Jest to firma Google, firma Sony, firma Coca-Cola i firma Asseco Poland. O tych firmach będę chciał wam powiedzieć i będę chciał wam opowiedzieć ich historię. To znaczy pewnie wszyscy z was wiedzą, skąd te firmy, znaczy może nie, wszyscy z was wiedzą pewnie, co te firmy robią. Każdy pewnie z was zna, co to jest, to jakbym was zapytał, znacie firmę Coca-Cola? Tak. Co to jest Coca-Cola? Tak, no super, napój energetyzujący. Ja później wam powiem, jaka jest historia marki i zobaczycie, że... Świetnie. No to ja widzę, że pan bardzo dużo wie na ten temat. Świetnie, zaraz będziemy o tym rozmawiać. Zaraz będziemy o tym rozmawiać. Czekajcie jeszcze chwileczkę, dobrze? Natomiast to teraz tak. Ja wam będę opowiadał o swoich firmach, które ja wybrałem. Natomiast wy mi powiedzcie, jakie wy znacie inne firmy globalne, aniżeli te, które są wyświetlone na ekranie. Więc zgodnie z zasadą podnosimy rękę, kto wie albo kto zna jakąś markę globalną, jakąś firmę globalną. Ręka do góry. Dobra, super, super, rewelacja. No to mamy tutaj panią. Mamy panią tutaj w białej, tutaj, tak. No, jakie znamy firmy? Na przykład Sprite'a. A o Sprite'cie wam powiem, to Sprite to jest tak naprawdę firma Coca-Cola. Nestle podobnie, czyli firma Coca-Cola. Jakie jeszcze znacie? Apple. Apple, tak, świetnie. Tutaj widziałem, że macie, jest nagroda firmy Apple. Tak? Samsung. Jest firma Samsung, super. Jaka jeszcze? Microsoft, firma Nokia, rewelacja. Jak... LG, HTC, czyli widzę, że wy generalnie elektronika, tak? Elektronika was interesuje, bardzo dobrze. Dobra, to jeszcze jedna osoba mówi tutaj pan i wszyscy już nie pytamy. Jak? Jezus Maria, co ta firma robi? O matko, znacie je? Ja też. O, rewelacja. No, ja powiem szczerze, że nie znałem, ale firma międzynarodowa? Nie wie pan, dobra. Super, no to dobra. Czyli widzę, że jakby firmy międzynarodowe jakby znacie, tak? Generalnie obracacie się między firmami międzynarodowymi. Ja chciałbym wam na początku powiedzieć o tych firmach, które tutaj wam przedstawiłem, a więc o tych czterech firmach. Natomiast zanim będziemy rozmawiać o tych czterech firmach, to chciałbym wam jak gdyby powiedzieć, czy zapytać was o pewne słowo, słowo, które nazywa się innowacja, ponieważ jak gdyby wspólnym mianownikiem tych wszystkich firm i tego, że one odniosły taki dość duży sukces, to znaczy taki duży sukces, że wy wszyscy je znacie, no to jest z reguły ta innowacyjność. I teraz powiedzcie mi, co to jest ta innowacyjność, co to jest ta innowacja? Teraz jak pewnie oglądacie nieraz telewizję, słuchacie radio, przeglądacie internet, to jest wiele informacji mówiących o tym, że mamy innowacyjne pomysły, innowacyjne projekty, jest innowacyjna gospodarka, jest miasto Rzeszów Innowacji. Co to jest innowacja? Wszyscy, którzy wiedzą, ręka do góry, tak? I ja sobie zadam tutaj jedno pytanie, super, tutaj koleżanka nam powie, co to jest innowacja według niej? To są nowe pomysły, tak? Co to jeszcze, jak byście to rozwinęli, nowe pomysły? Nowoczesność, tak? Super. Tam kolega. Unowocześnianie. Unowocześnianie też, tak? Czyli innowacje to mamy coś, co jest w jakiś sposób nowe, tak? Sami mówicie nowoczesne, nowe, coś, czego nie było jeszcze na rynku. To jest w jakiś sposób innowacja. Natomiast ja często też rozmawiam ze swoimi studentami i pytam ich, bo mówicie, że to jest coś nowego, tak? Ale natomiast jest coś też takiego jak wynalazek. To też jest coś nowego. Powiedzcie mi, czym się różni wynalazek od innowacji? Jak myślicie? No, ręka do góry, kto wie? Świetnie, świetnie, świetnie. Tutaj mamy koleżankę. Mhm. Jak? No prawie, prawie. No, gdzie tam jeszcze mamy? Ktoś, kto wie? Tak, tutaj. Okej, okay. To ja wam powiem, czym się różni wynalazek od innowacji, tak? Jeżeli będziecie kiedyś sobie porównywać, czy będą ktoś was zapytać, czym się różni innowacja od wynalazku, to możecie odpowiedzieć to w ten sposób, że wynalazek to jest coś, co wynaleźliśmy nowego,
ale nie wprowadziliśmy tego na rynek. To znaczy nie wzięliśmy za to pieniędzy. A innowacja to jest coś, co wymyśliliśmy, wprowadziliśmy na rynek i wzięliśmy za to pieniądze. Tak? Czyli innowacja to jest coś, co wprowadzamy i sprzedajemy, natomiast wynalazek to jest coś, co wymyślamy, ale jeszcze tego nie sprzedaliśmy. Tak? Więc tak wygląda nasze, że tak powiem, słowo klucz, jeżeli chodzi o te wszystkie nasze firmy globalne. Więc chciałbym wam rozpocząć nasz wykład od przedstawienia wam historii firmy Google. Czy znacie firmę Google? Znacie, co to jest za firma? Co to jest za firma? Co ona robi? To jest wyszukiwarka internetowa, tak, zgadza się. To jest wyszukiwarka internetowa. Proszę pytać. No dobra. To jest wyszukiwarka internetowa, tak, która została wynaleziona, to nawet nie wynaleziona, tylko algorytm, który powoduje, że możemy przeszukiwać internet, został stworzony przez dwóch takich oto gości, których widzicie na ekranie. To jest Larry Page i Sergey Brin. Firma powstała w 1998 roku, natomiast oni tak naprawdę nad wyszukiwarką Google pracowali od 1995 roku, jeszcze jak byli na studiach, tak? Jak byli na studiach, wpadli na pomysł, że zrealizują taki projekt, który spowoduje, że będziemy mogli wyszukiwać w internecie różnego rodzaju frazy i to będzie bardzo szybko. Wyobraźcie sobie, że teraz, jak działa ta wyszukiwarka, powiedzcie mi. Tak, czyli wpisuję sobie jakiś wyraz, na przykład samochód, tak? No i co się dzieje? Nagle wyświetlają mi się informacje o samochodach. Wszystkie strony, które mają gdzieś tam w środku jakieś informacje o samochodach, tak? Tak to działa? I teraz jak powstawał internet, to pojawiał się problem z tym, że to wyszukiwanie tych wszystkich wyrazów, tych wszystkich fraz, o których chcieliście się coś dowiedzieć z internetu, zawsze było problemem, to znaczy było, wpisaliśmy jakiś wyraz i okazało się, że ten wyraz, no, te frazy dość długo są się, że tak powiem, to się wszystko mieli i jeszcze nie mam wyniku, tak? Tutaj ci oto studenci wpadli na genialny pomysł, żeby stworzyć taki algorytm, który przyspieszy tą pracę. A wiecie, jak wyglądał internet jeszcze zanim tego internetu nie było? Albo jak wyglądał mój internet? Jeszcze jak ja byłem w waszym wieku, wiecie, jak wyglądał mój internet? Mój internet wyglądał w ten sposób, że to była taka dość duża książka, ona nazywała się encyklopedia, tak? I wtedy jak ja chciałem, czyli tak jak wy teraz myślicie sobie, chciałbym się dowiedzieć coś na temat, nie wiem, kota. Co to jest kot, co to jest za zwierzę i tak dalej, to ja jak byłem w waszym wieku i chciałem się dowiedzieć, co to jest kot, no to brałem sobie taką dużą książkę, ona się nazywała encyklopedia, brałem sobie ten oto palec, który nazywał się wyszukiwarką Google'a, tak? No i szukałem, tak? Szukałem, aż znalazłem kot, tak, dostaję informację, że jest takie zwierzę, z takiego gatunku i tak dalej, i tak dalej. I teraz to był mój pierwszy internet, czyli ta bardzo duża encyklopedia, no i ta moja wyszukiwarka, tak. Natomiast po jakimś czasie ktoś wpadł na genialny pomysł, że wymyślił jeszcze troszeczkę bardziej uproszczoną wyszukiwarkę, albo bardziej uproszczony internet. To znaczy tą moją encyklopedię ktoś skatalogował, to znaczy była encyklopedia, która była na literkę A, na literkę B, na literkę C, na literkę D. Więc wtedy jak chciałem sobie, czyli w tym nowym moim, że tak powiem, internecie, jak chciałem sobie coś wyszukać, czyli brałem sobie tego mojego Google'a znowu, tak, to moją wyszukiwarkę, no i wtedy nie szukałem po całej encyklopedii, w której miałem wszystkie, że tak powiem, wyrazy od A do Z, tylko wyciągałem sobie konkretną moją encyklopedię na konkretną literę, wyciągałem, i przeszukiwałem tylko informacje dotyczące tej litery, czyli na przykład jeżeli chciałem znaleźć coś o samochodzie, co to jest samochód, wyciągałem moją encyklopedię na literę S i szukałem samochodu, tak? W ten sposób, czyli popatrzcie, jeżeli ktoś, była ta duża encyklopedia, która miała wszystkie wyrazy, no i były te encyklopedie podzielone od A do Z, spowodowało to, że wyszukiwanie stało się szybsze. I ten algorytm, który wymyślili ci dwaj panowie, właśnie powodował, że wyszukiwanie w internecie różnego rodzaju fraz stało się o wiele bardziej szybsze dla ostatecznego użytkownika, a więc tak naprawdę dla was. Natomiast popatrzcie, jak wyglądała historia, czy jak wygląda historia firmy, tak? Firma powstała w 1998 roku, natomiast zwróćcie na to uwagę, że firma jakby stworząc tą wyszukiwarkę Google'a,
nie poprzestała na tej wyszukiwarce. To znaczy, to jest pewien flagowy produkt firmy, natomiast firma cały czas stara się rozwijać, a więc wprowadzać co? No, wprowadzać innowacje, nowe produkty, tak? Czyli w jakiś sposób stara się cały czas podążać za tym, co się dzieje na rynku. Natomiast musicie też jeszcze o tym wiedzieć, że jak powstawała firma Google w 98 roku, to byli studenci, tak? Mają studenci pieniądze czy nie, jak myślicie? No raczej nie mają, tak? Jak pójdziecie na studia, to zobaczycie, że będziecie orzełka tak sobie oglądać w każdą stronę. No i ci ludzie tak samo mieli jak gdyby problem, to znaczy poszli na studia, wymyślili tą wyszukiwarkę Google'a, chcieli założyć firmę, żeby jakby no, mogli tą wyszukiwarkę wprowadzić na rynek, no i nagle pojawił się problem kapitałowy. To znaczy przychodzą i myślą sobie tak, założę firmę, no ale żeby założyć firmę, to potrzebuję jakiegoś kapitału na start. Nie mieli za co, tak? Więc wtedy pojawił się problem. Jak myślicie, jeżeli poszliby gdzieś tam, nie wiem, do banku i mówią w banku pani kasjerce, droga pani kasjerko, chciałbym pożyczyć pieniądze na otwarcie firmy, tak naprawdę jestem studentem, nie mam za bardzo pieniędzy, nie mam samochodu, nie mam domu, nie zarabiam, pożyczcie mi 100 tysięcy dolarów. Jak pani w banku powie? Co zrobi? Zgadza się, nie przy pani w banku powie, no nie, no co wy studenci, młodzi, przecież wy nie macie zdolności kredytowej, nie macie żadnego mieszkania pod zastaw, nie macie samochodu, no gdzież my wam damy 100 tysięcy dolarów. Natomiast na rynku istnieją takie osoby, które nazywają się aniołowie biznesu. Czy słyszeliście o takich osobach? Kto słyszał? Ręka do góry. Świetnie. Kto słyszał? O, tam mamy koleżankę, która słyszała. To jest coś w stylu takich inwestorów. Tak, zgadza się. To jest coś w stylu inwestorów. To jest z reguły pan, chociaż zdarzają się panie, to jest z reguły pan, który posiada dość dużo kapitału, który mówi, że ty masz fajny pomysł, wiem o tym, że w banku ci kredytu nie dadzą, to ja ci pomogę, okay. Tak? Ja zainwestuję w twój pomysł pieniądze, które są ci potrzebne na to, żeby ten pomysł rozwinąć na rynku. I tak było również w przypadku tych dwóch panów, których widzicie z tyłu, którzy nie mieli kapitału, po czym okazało się, że ten kapitał się znalazł właśnie od takiego inwestora, który nazywa się anioł biznesu. Przyszedł ten anioł biznesu, który zainwestował kapitał, no i ten kapitał spowodował, że ta firma się rozwinęła. Rozwinęła się na tyle, że mogła, że jakby weszła na rynek, tak? Czyli wyszukiwarka Google wyszła na rynek, po czym okazało się, że po miesiącu trafiła do dziesiątki najlepszych wyszukiwarek na świecie. W najbliższym czasie po pojawieniu się firmy Google na rynku znacznie wzrosła jej wartość. Dzisiaj firma Google posiada już naprawdę wiele różnego rodzaju aplikacji, które są skierowane do użytkowników internetu, tak? Tutaj macie pokazane pewne aplikacje, które posiada firma Google, na przykład Gmaila, czyli pocztę elektroniczną, którą pewnie niektórzy z was mają, tak? To jest firmy Google'a. Mamy Google AdWords, pewnie tego nie za bardzo wiecie, to są różnego rodzaju reklamy w internecie. Mają również Google Maps, z których pewnie korzystacie niejednokrotnie, jakbyście chcieli coś zobaczyć. Już mamy nawet możliwość chodzenia i przeglądania, czyli gdzie kto mieszka i jaki stał samochód, jak przejeżdżało Google Street View. Mają również YouTube. YouTube to nie jest ich pomysł, natomiast YouTube to jest, wiecie co to jest YouTube? Wiecie, tak? Czyli to jest projekt, który został wymyślony przez kogoś innego, natomiast firma Google go wykupiła. Czyli cały czas starają się wprowadzać jakieś innowacje na rynek, ewentualnie jeżeli są jakieś firmy mniejsze bądź projekty mniejsze, starają się w te projekty inwestować, odkupować po to, żeby być marką coraz większą. Czyli zwróćcie na to uwagę, że firma Google kojarzy wam się z wyszukiwarką, tak? Ale to jest jej flagowy produkt, natomiast obok tego produktu firma stara się cały czas wprowadzać jakieś inne innowacje na rynek, aby była cały czas coraz bardziej mocniejszą marką na rynku. W ostatnim czasie wyceniana była wartość firmy, która wynosi na obecną chwilę 190 miliardów dolarów. Tak sobie jak się przygotowywałem do prezentacji z wami, to tak sobie myślałem, jakbym wam mógł pokazać, jak wygląda 190 miliardów dolarów, tak? Bo tak sobie siadłem i sobie myślę, ile to jest kasy? I jak sobie pomyślałem, to z reguły jest tak, że się pokazuje pieniądze, nie wiem, czy widzieliście, jak się wygrywa w Totolotka ileś tam milionów,
To z reguły jest tak, ja jak oglądam telewizję i mówią, no w dzisiejszym totolotku jest, będzie kumulacja, tam jest, nie wiem, 10 milionów dolarów i 10 milionów złotych i generalnie pokazują, a ile to będzie Mercedesów na przykład, tak? No i tak sobie myślałem, że to pokażę wam na Mercedesach, tak? Czyli powiedzmy średnio taki wypasiony Mercedes, niech kosztuje nawet milion złotych, tak? I tak sobie myślę, jak wam pokazać, czyli pokażę wam te Mercedesy na mojej prezentacji, po czym okazało się, że zakleiłem całą jedną stronę, drugą stronę, trzecią stronę, czwartą stronę i okazało się, że tak naprawdę tych stron jeszcze bym musiał zakleić ze 30, żeby pokazać wartość przedsiębiorstwa Google, tak? Więc to pokazuje, że wprowadzanie innowacji na rynku daje możliwość osiągnięcia bardzo dużego sukcesu, jeżeli chodzi o prowadzenie firmy, tak? Czyli firma, którą znacie, tak? Jak zapytałem wszystkich, to wszyscy wiedzieliście, co to jest za firma, tak naprawdę osiągnęła ten sukces tylko i wyłącznie dzięki temu, że wprowadziła innowacyjny produkt na rynek i stara się wprowadzać kolejne innowacyjne produkty na rynek. Kolejną firmę, którą chciałbym wam jakby zaprezentować, czy powiedzieć, jak wygląda jej historia, to jest firma Coca-Cola. Mamy tutaj kolegę specjalista od coli. No, jak to było z tą Coca-Colą? Pan opowie. No, tutaj damy mikrofon. Tak dokładnie to nie wiem, ale... Ale tak to mniej więcej, ja postaram się... Mniej więcej. Gdy wprowadzili na rynek, to Amerykanów zaczęły boleć głowy. Wiadomo już od czego dzisiaj. Od czego? Od koki. Zgadza się. Sprawa wyglądała w ten sposób, tak? Sprawa wyglądała w ten sposób, że... A z czym wam się w ogóle kojarzy? Co to jest ta Coca-Cola? Narkotyki. Nie, no... Narkotyk. To nie w tym kierunku szło. To nie w tym kierunku szło. Dobra, ale z czym wam się dzisiaj kojarzy Coca-Cola? Kojarzy nam się z taka puszka. Z puszką. Ze świętym Mikołajem, świetnie. Pobudza nas. Pobudza was, tak. Czyli, ale co to jest? Co to jest Coca-Cola? Wieczorem. Ale co to są, tabletki jakieś, co to jest? To jest napój. To jest napój, tak. Coca-Cola to jest gazowany. Napój. Gdzie możecie go kupić? W sklepie... Każdym. Wszędzie, prawie. Tak? Czyli prawie każdym. Dobra. W automatach. Świetnie, czyli można kupić wszędzie Coca-Colę. A jak myślicie, gdzie można było po raz pierwszy kupić Coca-Colę? Nie? W aptece, skąd wiecie? Świetnie. Znaczy Coca-Cola, czyli tak, Coca-Cola powstała, to tak jak tutaj widzicie, w 1886 roku. Została wymyślona przez doktora Johna Pembertona, który to pewnego razu, który to prowadził, to był aptekarz, tak, który prowadził swoją aptekę i wpadł na genialny pomysł, że zrobi syrop, który będzie podawał ludziom, tak, jako lek, tak, czyli Coca-Cola początkowo miała być tak naprawdę lekiem. Był to syrop, który dodawano do wody gazowanej, no i jak zmieszano do wody gazowanej, to dobrze smakowało i to tak naprawdę miał być lek na wszystkie choroby. I tak się troszeczkę zadziało, to znaczy jak ten syrop został wprowadzony początkowo do tej apteki doktora Pembertona, no to sprzedaż tego syropu nie była zbyt duża, tak? No ludzie przychodzili, no pytali o ten syrop, no ale nie było to jakieś duże zainteresowanie. Natomiast w pewnym momencie jego wspólnik, jego księgowy wpadł na pomysł, żeby po pierwsze wymyśleć nazwę, tak, Coca-Cola, bo początkowo był to po prostu syrop, który nie miał żadnej nazwy, więc jego wspólnik wpadł na pomysł, że ten napój czy ten syrop będzie nazywał się Coca-Cola, jakby narysował ten napis, który widzicie do dnia dzisiejszego i w ten sposób zaczął reklamować ten syrop, reklamować tak naprawdę ten napój uzdrawiający, tak. Te reklamy pojawiały się w tramwajach, w autobusach, na różnego rodzaju ogłoszeniach i zainteresowanie napojem, czy jeszcze wtedy lekiem Coca-Cola bardzo mocno wzrosło. Po pewnym czasie przyszedł kolejny jak gdyby udziałowiec, jeżeli chodzi o Coca-Colę już po śmierci doktora Pembertona, który wpadł na pomysł, żeby Coca-Colę sprzedawać troszeczkę szerzej.
To znaczy, żeby przekształcić Coca-Colę z napoju leczniczego w napój orzeźwiający i sprzedawać szerzej. To znaczy, żeby się pojawiła w innych stanach w USA. Dlatego też zatrudnił sobie sprzedawców, którzy jeździli po całych Stanach i jak gdyby promowali i sprzedawali Coca-Colę. Problem, czyli jakby zainteresowanie Coca-Colą bardzo mocno wzrosło, tak? Tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych każdy wiedział, co to jest Coca-Cola, tak jak wy dzisiaj wiecie, co to jest Coca-Cola. Bardzo dużo osób tą Coca-Colę piło. Problem polegał na tym, że nagle pojawiło się na rynku bardzo wiele przedsiębiorstw, które zaczęły tą Coca-Colę podrabiać, tak? Czyli pojawiły się no, Polo Cocta, Pepsi i jeszcze inne, jeszcze Hop Coli, Polo Cocty nie było, jak już zaczęli podrabiać Coca-Colę. I pojawił się problem, tak? Pojawił się problem, jak odróżnić ten napój czarny i ten napój czarny, w sensie są dwa napoje czarne i powiedzieć, który to jest Coca-Cola, a który to nie jest Coca-Cola. Więc wtedy kolejny udziałowiec wpadł na pomysł, żeby stworzyć dość innowacyjną butelkę, która została opatentowana. Zwróćcie na to uwagę, że jak kupujecie Coca-Colę w butelkach, to ona ma taki specyficzny kształt i wybity napis Coca-Cola, który jest opatentowany, czyli ta butelka jest opatentowana. Co to oznacza opatentowana? To oznacza, że tak naprawdę nikt nie może stworzyć takiej samej butelki na świecie, bo wtedy będzie jak gdyby poddany, powiedzmy, karze, tak, że podrabia i tak dalej, więc nie może nikt użyć tej butelki. Co powoduje, że tak naprawdę jak bierzecie sobie taką butelkę Coca-Coli, to wiecie, że na pewno, że w środku znajduje się ta właśnie Coca-Cola. Tak? Czyli zaczęli jak gdyby wprowadzać znowu innowacje, już może nie tyle innowacje w samej strukturze napoju, co innowacje jak gdyby marketingowe, tak? Pokazujące o tym, że wprowadzamy produkt w butelkach, dość innowacyjnych butelkach, wprowadzamy w produkty w puszkach, tak? Zaczęto w ten sposób sprzedawać napój. Siłą, jeżeli chodzi o Coca-Colę, to znaczy to, że dzisiaj jak zapytam was, co to jest Coca-Cola, to siłą Coca-Coli są jakby dwie rzeczy. Z jednej strony jest to receptura, która jest strzeżona od 120 lat. Tak naprawdę ta receptura, jeżeli chodzi o skład tego, z czego się Coca-Cola składa, jest chroniona od 120 lat. Receptura przechowywana była do pewnego czasu w skarbcu w banku w Atlancie. Teraz została przeniesiona do Muzeum Coca-Coli i tak naprawdę niewiele osób jak gdyby ma dostęp do tej receptury. Tak? Tak naprawdę to jest najpilniej strzeżona receptura na całym świecie. Jeżeli chodzi o Coca-Colę, to jest największa globalna marka na całym świecie, jest rozpoznawana na 200 kontynentach, tak? Jeżeli chodzi o drugi ten jakby filar tego sukcesu globalnego, to jest ta innowacyjność, tak? W tym przypadku nie innowacyjność mówiąca o tym, że wprowadzam jakieś nowe technologie, tylko innowacyjność z jednej strony marketingowa, z drugiej strony zobaczcie, co robi jeszcze Coca-Cola. Coca-Cola tak naprawdę poza tym swoim flagowym produktem, tak, czyli widzimy znowu, jest pewien flagowy produkt i staranie się jak gdyby wprowadzanie nowych, innych produktów, które będą w jakiś sposób ten flagowy produkt wspomagać, tak? Czyli widzicie tutaj pokazane mamy Coca-Cola Light, tak? Czyli Coca-Cola jest na różnego rodzaju sposoby wprowadzana na rynek, tak? Mamy Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero, mamy Fantę, Nestle, czyli omówiliście tutaj, opowiadaliście o jakby, jak się was zapytałem, czy znacie jakieś globalne marki, to mówiliście tutaj Fanta, Nestle, Sprite. Zwróćcie na to uwagę, że to są marki firmy Coca-Cola Company, tak? Czyli to marka Coca-Cola stara się wprowadzać cały czas to jakieś nowe produkty na rynek. Wartość Coca-Coli to jest 75 miliardów dolarów. Też ciężko pewnie byłoby mi to pokazać na Mercedesach, ciężko było, jak, na willach. No to jak myślicie, ile to jest 75 miliardów, jak byście to określili? 75 miliardów dolarów, mogą nie być dolary, mogą być złotówki, jak byście to określili, jak byście to powiedzieli? 75 miliardów razy 3 po prostu. Dlaczego, aha, rozumiem. Albo... To dzisiejszy kurs? Dolara? Nie. Wóz to był, jest taki wóz, pewien szejk zamówił z białego złota. Mm-hmm. I on zamówił go i zapłacił 2,5 miliardów dolarów. Świetnie. To teraz pomyślmy sobie, ile by musiał takich wozów zamówić, tak?
30, tak? Czyli mamy 30 wozów, a wyobrażacie sobie ten wóz za 2,5 miliarda dolarów? Wyobrażacie sobie go? Bo mi ciężko sobie go wyobrazić. No to oczywiście, to jest mniej niż 32. Dobrze, czyli mamy kolejną firmę, firma Coca-Cola. Przejdźmy więc do kolejnej firmy, którą chciałbym wam przedstawić. Czy znacie firmę Sony? Co robi firma Sony? Co produkuje? Czym się zajmuje? No to czekajcie, to może zróbmy tak. Poczekajcie spokojnie. To zróbmy w ten sposób. Jeżeli wiemy, co produkuje firma Sony, ręka do góry. Świetnie. Dobrze. No to tutaj zapytamy koleżankę. Elektronikę generalnie, tak? Co jeszcze? Znaczy, co możemy wymienić z tej elektroniki? Aparaty. Na przykład aparaty fotograficzne. Co jeszcze? Świetnie. Tutaj mam koleżankę. Różnego typu telefony komórkowe lub aparaty na przykład. Mamy telefony komórkowe. Co jeszcze? No to czekajcie, bo tu mam kolegę, który wie. Który wie? Komórki PlayStation Vita na przykład. Komórki i PlayStation Vita. To jest komórka PlayStation Vita. Powiem wam szczerze, że ja czuję, że wy czasami więcej wiecie niż ja o tej elektronice. No dobra. Jeszcze słuchawki na przykład. Słuchawki, tak. A skąd wiesz, że słuchawki? Okej. Okay. No to dobrze. A co jeszcze? Kamery. Kamery, tak. Kamery. Mamy tutaj jakąś kamerę, nawet ma napis Sony, tak? Czyli nie wiem, czy ściągnęliście stąd, czy wiedzieliście. MP3 i 4. Ja jeszcze, wiecie co? Ja jeszcze myślałem, że Sony produkuje telewizory. Produkuje ogólnie elektronikę. No tak, to już było, że ogólnie... To już było, że ogólnie elektronikę. Dobrze. Już kończymy pytania. Więc firma Sony, jak już doszliśmy wspólnie do wniosku, że produkuje generalnie elektronikę, tak? Firma Sony powstała w 1946 roku w Japonii. Założona została przez tych oto... Wtedy byli młodzi, tak? Było to kilkadziesiąt lat temu, więc wtedy byli młodzi. Masaru Ibuka i Akio Morita, tak? Tych dwóch panów swego czasu w latach 40. Prowadzili taki serwis ze sprzętem elektronicznym. Wpadli na pomysł, że założą firmę elektroniczną, która produkowała co? Jak myślicie, co produkował? Pamiętacie, jak się was pytałem, co robił ten gość, który wymyślił napój Coca-Cola? To mówiliście, że wymyślił lek, tak, gdzie to był syrop i sprzedawany był w aptece. Powiedzcie mi, co sprzedawała firma Sony na początku swojego powstania i działania? Co pompujemy? Na pewno? Dobra. No to co? Co produkowali? Jakieś? Telewizory stacjonarne? Nie. Aparaty fotograficzne? Nie, aparaty fotograficzne. Tutaj mamy koleżankę. Radia? Nie, ale było blisko. To znaczy radia były dość wcześnie produkowane, ale to nie było radio. Magnetofony? Też nie, chociaż magnetofon i radio było bardzo blisko, to znaczy, że jakby w początkowej fazie swojej działalności firma Sony produkowała radia i magnetofony, ale to nie był ich pierwszy produkt. Gramofon? Nie, to nie był gramofon. Głośniki to też nie były głośniki. Chcesz powiedzieć? No nie wiem. Jeszcze to tak. Nie, to nie były odtwarzacze wideo. Walkmany? Świetnie, ale to nie jest dobra odpowiedź. To znaczy Walkmany były dość... Ja wam o Walkmanach za chwileczkę powiem. To znaczy Walkmany były flagowym produktem firmy Sony. Ja wam wytłumaczę dlaczego. Natomiast już, żeby was tak nie przepytywać, a wy staracie się, jesteście bardzo blisko, ale wam się niestety nie udaje. Powiem szczerze, że jak mnie zapytano, co produkowała firma Sony, to też nie wiedziałem. Dlatego wam powiem. Firma Sony w początkowej swojej działalności rozpoczęła swoją działalność od produkcji kociołka do gotowania ryżu. Do gotowania ryżu w Japonii. Jak dobrze wiecie, na pewno w Japonii i w Chinach je się bardzo dużo ryżu.
Tak samo dużo ryżu się tam je, jak u nas ziemniaków. Więc jak rozpoczęli działalność, tych dwóch panów, jak rozpoczęło działalność, zauważyli, że jest pewna potrzeba. Jest pewna potrzeba, która mówi o tym, że no, ludzie tego ryżu bardzo dużo jedzą, więc potrzebują czegoś, co spowoduje, że będziemy mogli bardzo szybko ten ryż gotować. A więc wymyślili taki kociołek do gotowania ryżu, gdzie był on podłączany do prądu, nasypywało się ryż, zalewało się go wodą, włączało się go do prądu i ten prąd przewodził przez tą wodę. Ta woda oczywiście się grzała, co powodowało, że ona odparowywała. Jak woda odparowała, to oznaczało, że ryż już jest gotowy do zjedzenia. Tak? I to był pierwszy produkt firmy Sony, który został wprowadzony na rynek. Po tym jakby cały czas ci młodzi panowie starali się rozwijać swoją firmę, starali się wprowadzać co? Innowacje. Starali się wprowadzać innowacje. Kolejnym ich pomysłem był magnetofon G, czyli ktoś tutaj mówił o magnetofonie. G od słowa government, czyli magnetofon, który był wykorzystywany przez sferę rządową, samorządową, przez sądy, tak? Zobaczono, że za pomocą tego magnetofonu można, nie wiem, nagrywać na przykład rozprawy, więc on był dość mocno wykorzystywany przez różnego rodzaju instytucje państwowe. I to był kolejny, jak gdyby, produkt, jeżeli chodzi o firmę Sony. Później firma Sony wpadła na genialny pomysł, żeby stworzyć radyjko tranzystorowe, takie większe i później takie mniejsze, jeżeli chodzi o przenośne radyjko. Więc zwróćcie na to uwagę, że firma Sony, tak jak każda z tych poprzednich firm, o których rozmawialiśmy, stara się rozwijać, stara się wprowadzać jakieś innowacje. Powiedzcie mi, czy dzisiaj znalibyście, to znaczy, jeżeli was zapytałem firmę Sony, powiedzieliście, że znacie. Jeżeli bym zapytał waszych rodziców, pewnie znają. Jeżeli bym zapytał waszych dziadków, pewnie znają. Myślicie, że jeżeli zaprzestaliby produkcję, czy zaprzestaliby rozwój swojej firmy na podstawie, czy na tym kociołku do gotowania ryżu, znalibyście dzisiaj firmę Sony? Znalibyście? Kto to jest taki, że tak powiem, obżartus ryżu? Nie ma, tak? Czyli generalnie najprawdopodobniej, jeżeli by zaprzestali, jeżeli by nie wprowadzali różnego rodzaju innowacji, czyli tych wszystkich rzeczy, o których tutaj mówimy, to najprawdopodobniej tej firmy Sony byście nie znali. Tutaj wam pokażę teraz taką oś, to jest oś czasu, która pokazuje, co firma Sony na przestrzeni swojej działalności, ponad 60-70 prawie lat działalności, co zrobiła. Czyli w zasadzie to, o czym mówiliście, czyli te wszystkie radyjka, magnetofony, słuchawki, odtwarzacze, wideo i tak dalej, to było tworzone przez firmę Sony, tak? Na przestrzeni lat zwróćcie uwagę na to, ile firma Sony wprowadziła innowacji na rynek, tak? To dzięki firmie Sony możecie grać w PlayStation, to dzięki firmie Sony możecie na przykład to, co mówiła tutaj koleżanka, tak? Czyli jak się zapytaliśmy, co wprowadziła firma Sony jako pierwsze, powiedziała, że Walkmana, co było nieprawdą, tak? Ale prawdą było to, że Walkman był flagowym produktem firmy Sony. W pewnym czasie twórcy firmy Sony wpadli na genialny pomysł, żeby stworzyć Walkmana. Ale dlaczego oni chcieli stworzyć tego Walkmana? Nie wiem, czy oglądaliście takie filmy. Ja czasami oglądam takie filmy amerykańskie, gdzie są ciemnoskórzy aktorzy i na tych filmach oni z reguły albo wychodzą przed dom z takimi dużymi boomboxami, albo po prostu chodzą i spacerują i słuchają muzyki. Widzieliście coś takiego, czy nie, takie filmy? No niektórzy oglądają, nie tylko bajki, ale filmy też poważne, tak? Więc też niejednokrotnie widzieliśmy, tak? I teraz ci twórcowie firmy Sony, twórcy firmy Sony, jakby zobaczyli, że ludzie potrzebują przemieszczać się z muzyką, tak? Czyli potrzebują, żeby ta muzyka była cały czas razem z nimi, więc wpadli na genialny pomysł, żeby właśnie stworzyć muzykę przenośną i w ten oto sposób powstał Walkman, czyli to, co mówiła tutaj nasza koleżanka. Zwróćcie na to uwagę, że stworzenie Walkmana było naprawdę bardzo innowacyjne. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie te wasze MP3, MP4, czyli to wszystko, co jest przenośne, gdzie macie przenośną muzykę, to jest tak naprawdę pokłosie naszego Walkmana. Czym się różni MP3 od Walkmana, powiedzcie mi? Walkman jest większy, okej, ale jest przenośne jedno i drugie? Jest. Aha, dobra.
Walkmana wkłada się płytę. Można więcej zapisać na MP3, super, ale zwróćcie na to uwagę, że wszystko to... Walkman jest na przykład na płytki, kiedyś były jeszcze na kasety Walkman, tak? Ale zwróćcie na to uwagę, tak? Czyli Walkman był na kasety, był na płytki, ale zwróćcie na to uwagę, że tak naprawdę sama idea się nie zmieniła. To znaczy ideą było to, żeby przenosić muzykę ze sobą. Tak naprawdę zmieniła się technologia, w jaki sposób przenosimy tą muzykę ze sobą, tak? Czyli zamiast na płytkach czy na kasetach przenosimy je na małych dyskach, tak? Nie wiem, czy pamiętacie, jak mieliście komputery kilka lat temu, a jakie komputery są teraz, tak? Jak wyglądał odtwarzacz multimedialny do oglądania filmów takich przenośny, tak? A jak wyglądają dzisiaj tablety i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę idea była ta sama i jest ta sama, natomiast zmieniła się tak naprawdę tylko i wyłącznie technologia. Kolejny raz pokazujemy sobie, że tak naprawdę to innowacyjność prowadzi do tego, że można osiągnąć sukces na rynku, tak? Zwróćcie na to uwagę. Tyle produktów, które zostały wprowadzone na rynek, powodują, że firma Sony jest nadal przez was rozpoznawalna i być może będzie rozpoznawalna jeszcze przez wasze dzieci, być może przez wasze wnuki, jeżeli dalej będą starali się pracować nad tymi innowacjami. I mamy jeszcze tutaj jedną firmę. Wartość firmy, jeszcze tak wracając, wartość firmy Sony to jest 33 miliardy dolarów. Jesteście w stanie to jakoś zobrazować? Pokazać mi? Jak sobie to mogę wyobrazić? A, tak mało? Okej, dobra. Czyli mamy jeszcze jedną firmę, którą chciałem wam pokazać. Nie wiem, czy tą firmę znacie, natomiast to jest firma dość o takim globalnym zasięgu. To jest firma o globalnym zasięgu, która została, czy powstała tak naprawdę tutaj. Zwróćcie na to uwagę, że te firmy, które wam pokazywałem dotychczas, to są firmy albo które powstały w Stanach Zjednoczonych, tak? Albo powstały gdzieś tam w Japonii, generalnie powstawały za granicą, tak? Natomiast mamy też firmę, która pretenduje do miana firmy globalnej, która została stworzona właśnie w Polsce, właśnie w Rzeszowie. Firma ta nazywa się Asseco Poland. Powiedzcie mi, czy znacie taką firmę? A co ona robi? Co robi ta firma? Poza sponsorowaniem siatkówki? Tworzy oprogramowania. Świetnie. A dla kogo to oprogramowanie tworzy? Okej. Tworzy oprogramowanie informatyczne, super. Czy wiecie, dla kogo tworzy to oprogramowanie informatyczne? No to możesz powiedzieć tak, że... No. Dla firm. Dlatego właśnie dlatego... Jak pytałem was, czy mówiłem wam, że powiem wam za chwileczkę o kolejnej firmie, która się nazywa Asseco Poland, to zdawałem sobie z tego sprawę, że być może nie będziecie jej znali. Dlaczego? Dlatego, że to jest firma, która produkuje czy tworzy produkty dla innych firm. Dzisiaj jeszcze nie jesteście przedsiębiorcami, tak? Nie pracujecie w dużych korporacjach, więc pewnie trudno wam jest jak gdyby rozpoznać tą markę. Natomiast po co chciałem wam pokazać tą markę? Chciałem wam pokazać ją po to, że to jest marka, która została stworzona tutaj, w Rzeszowie. Została stworzona w 1991 roku przez pana Adama Górala, który, jak tutaj kolega wspomniał, również sponsoruje siatkówkę rzeszowską, tak? Ale została ona stworzona w 1991 roku jako firma informatyczna, która dostarcza oprogramowanie informatyczne dla banków, dla różnego rodzaju urzędów, dla instytucji ubezpieczeniowych, tak naprawdę w całej Europie. Tak naprawdę w całej Europie. I teraz powiedzcie mi, jak myślicie, czym zajmował się pan Adam Góral, zanim zaczął być prezesem dużej firmy informatycznej? Co robił? Co sprzedawał albo co produkował? Jak myślicie? Produkował ketchup. Skąd wiesz? Mój tata tam pracuje. Świetnie, tak, zgadza się. Zgadza się. Jak rozpoczęła, zanim pan Adam rozpoczął jak gdyby działalność związaną z tworzeniem oprogramowania informatycznego dla firm, produkował ketchup. Ale okazało się, że ta produkcja ketchupu no nie do końca mu odpowiada. Chciał zrobić coś bardziej innowacyjnego, chciał wprowadzić coś fajniejszego, ciekawszego, interesującego na rynek. Dlatego też zajął się produkcją oprogramowania.
To oprogramowanie, tak jak widzicie, to tak jak mówię, jest dla sektora ubezpieczeniowego. Są różnego rodzaju instytucje państwowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. To jest szereg różnego rodzaju instytucji. Te oprogramowania, które jak gdyby są wprowadzane do tych instytucji, one są cały czas uaktualniane, aktualizowane, wprowadzane różnego rodzaju nowinki, nowości, innowacje po to, aby można było, aby firmy, które gdzieś tam na rynku chcą z takiego oprogramowania skorzystać, żeby mogły i chętnie kupowały to oprogramowanie. Aktualnie w Polsce z tego oprogramowania czy oprogramowania tej firmy korzysta prawie połowa banków w Polsce. Jeżeli chodzi o firmę Asseco Poland, jest to największa firma informatyczna w Polsce. Jest ona notowana na giełdzie papierów wartościowych. Wiecie, kojarzycie, co to jest giełda papierów wartościowych? Tak, czyli jest ona notowana na giełdzie papierów wartościowych na WIGU 20, a więc jest to, znajduje się ona w 20, czy jest jedną spośród 20 największych firm w Polsce. Kolejna jak gdyby sytuacja i kolejne pytanie do Was, to znaczy powiedzcie mi, skąd się wzięła wartość tego przedsiębiorstwa? No skąd? Dlaczego ta firma jest tak rozpoznawalna, powiedzmy, w Europie, nawet wy, mimo tego, że nie posiadacie firm, ją rozpoznajecie i ją znacie? Wiem, co kolega odpowie. Czekajcie. Niech zatka uszy. Kolega powie, że jest firma taka rozpoznawalna, dlatego że pracuje tam jego tata. Reklamuje się. Myślałem. No też się reklamuje, ale czy widzieliście reklamę w telewizji Asseco Poland? A raczej średnio, tak? Raczej średnio można zobaczyć. Dlaczego ta firma jest taka rozpoznawalna? Bo sponsoruje siatkówkę, tak? Bo sponsoruje siatkówkę i dlatego wy ją znacie, tak? A dlaczego myślicie, że ją znają inne firmy, to znaczy inne banki, które przychodzą do niej i mówią, zróbcie dla nas oprogramowanie, które my potrzebujemy? Reklamuje się w internecie. Powiem szczerze, że nie wiem, czy się reklamuje w internecie. Pewnie nie. Od innych banków się dowiadują, czyli patrzą sobie, że inny bank posiada jakieś ciekawe oprogramowanie, pytają się, skąd żeście to oprogramowanie wzięli. Aha, może też tak być. Jak myślicie, dlaczego jeszcze? No, dlaczego jeszcze? Nie mamy pomysłów, tak? Kolejny raz, tak naprawdę, zwróćcie na to uwagę, kolejny raz pokazujemy, że firma jest tak duża, że firma jest tak rozpoznawalna ze względu na innowacje, ponieważ to oni wprowadzili to oprogramowanie na rynek, tak? To oni zaczęli obsługiwać te wszystkie banki i te wszystkie instytucje swoim oprogramowaniem. Także pracowali nad tym, żeby takie innowacje się pojawiały. Dobrze. Powolutku będziemy kończyć, jeżeli chodzi o te wszystkie firmy. Chciałbym, żebyśmy sobie w jakiś sposób podsumowali to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Powiedzcie mi, co jest głównym punktem do tego, żeby odnieść sukces w biznesie? Jak myślicie? A dlaczego innowacje? Dlaczego myślicie, że innowacje? Dobrze, bo jak się firma nie będzie rozwijać, to z czasem wygaśnie, czyli tak naprawdę może się okazać, że konkurencja ich przegoni, tak? Czyli że ja stanąłem w miejscu, czyli tak, że są jakieś firmy bardziej innowacyjne, czyli wyobraźcie sobie, że jest firma Samsung i Sony, tak? Jedna i druga produkuje te same rzeczy, elektronikę. I teraz sobie wyobraźcie, że jedna stanęła w miejscu, czyli dalej produkuje garnek do gotowania ryżu, a druga poszła do przodu. Co się stało z tą zgarkiem? No, najprawdopodobniej zniknie z rynku. A powiedzcie mi, a skąd się biorą innowacje? Z pomysłów? Z wynalazków, z pomysłów. A skąd te pomysły się biorą? Od potrzeb ludzkich, tak. Czyli jest pewna potrzeba i nagle sobie chodzę i sobie myślę. A powiedzcie mi, a wy jesteście innowacyjni? Dlaczego uważacie, że jesteście innowacyjni? Bo mieszkacie w Rzeszowie, a to jest Rzeszów, to jest miasto innowacji, tak? Świetnie. No to dobrze. Czyli tak, reasumując i podsumowując całe nasze dzisiejsze spotkanie,
generalnie mam nadzieję, że mniej więcej już będziecie wiedzieć, jaka była historia tych firm, o których rozmawialiśmy. Część z was nawet troszeczkę wiedziała i mam nadzieję, że będziecie wiedzieć, że jeżeli chcecie osiągnąć sukces w biznesie, to co trzeba robić? W co trzeba inwestować? W co trzeba inwestować, jeżeli chcecie osiągnąć sukces i chcecie być firmą globalną, rozpoznawalną na całym świecie? W co? W innowacje, tak? Czyli trzeba inwestować w innowacje. Dobra, ja widzę, że tu już są chyba wasze wyniki, więc pewnie wam ciśnienie wskoczyło, bo leży ten tablet tutaj, iPada. Jaka to firma? A to wszystko wiecie, tak? Wiecie, jaki model? Nie wiecie, ale się dowiemy, tak? Dobrze, to ja już wam dziękuję bardzo za wysłuchanie. Dziękuję za współpracę.